Cześć! Cześć! Z tej strony ekipa przy planszy. Mamy dziś dla Was bardziej recenzję, taką może troszkę skróconą instrukcję najnowszej gry rodzinnej, to bardzo rodzinnej, od Lucrum Games, czyli... Dobry rok. Dokładnie. Dokładnie tak. Gra miała już swoją premierę jakiś czas temu. Oczywiście ograliśmy tytuł w każdym możliwym wariancie, nawet trybie solo. To jest hit po prostu. Więc wiecie, musieliśmy się dokładnie przygotować. Gra od 1 do 5 graczy, rozgrywka potrwa około 45 minut i od 8 roku życia, bo jest to typowo familijny tytuł, więc dzieciaki będą po prostu zachwycone. Ale co znajduje się w pudełku? To też zaraz zobaczycie, bo rozłożymy grę, przygotujemy jakby taki przykładowy, szybki przebieg tury z omówieniem poszczególnych akcji. No i oczywiście przejdziemy do naszego podsumowania oraz do tego, co nam się w tej grze podobało, co może nam się nie podobało, co nas zachwyciło, co może troszkę mniej. To oczywiście gdzieś tam w podsumowaniu, więc chodźcie z nami. Okej, możemy zaczynać. Słuchajcie, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, ona jest naprawdę bardzo prosta. Jeżeli chodzi o komponenty, wszystko tutaj widzicie przed nami, wszystko już leży, jest przygotowane. Natomiast nie chcemy Wam jakby dokładnie pisywać instrukcji, bo na stronie Lucrum Games, w sensie jakby na YouTubie Lucrum Games, jest przepiękny film z zasadami czytany przez Krystynę Czubównę. I do niego Was odsyłamy, bo nawet jak pokazywaliśmy koleżance właśnie zasady, po pierwsze była zachwycona panią Krystyną, jak każdy zresztą. No i to jest naprawdę tak sprytnie, świetnie pokazane i kojący głos pani Krystyny to jest najlepsze, co może być. Więc odsyłamy Was do tego filmu, w opisie będzie link. A jeżeli chodzi jakby o same takie może w dużym skrócie zasady, o co tu w ogóle chodzi? Każdy z graczy będziemy jakby opiekować się, sterować rodziną zwierzątek, która przygotowuje się do zimy przez poprzedzające pory roku, zbierając zapasy, przyjemnostki, kolekcjonując jakieś gry planszowe chociażby, zabawki, po to, aby właśnie miło spędzić zimę. Gra toczy się przez 8 rund. Rundy podzielone są na pory roku. Jest oczywiście jesień, lato i wiosna. Tak, generalnie rozgrywka, nie po kolei powiedziałem. Rozgrywka może być krótsza. Mamy 3 karty wiosny, 3 karty lata i 2 karty jesieni. W każdej kupce mamy las i łąkę. Jeżeli chcemy, możemy skrócić sobie rozgrywkę do 6 rund, czyli z każdej wiosny i z każdego lata możemy jedną kartę wyciągnąć, ale my zawsze graliśmy w tą dłuższą wersję i ona no, nie jest aż taka długa. Po kolei, co się dzieje w danej rundzie, przychodzi wędrowiec do gospody. Mamy karty wędrowców, jest ich dość sporo. Tak naprawdę korzystamy z 8. Każdy wędrowiec przychodzi do gospody, jest tutaj informacja, co on nam daje. Jest taka zdolność albo na koniec gry, podczas rundy, coś nam daje dodatkowego, jakieś wymiany. Coś fajnego też, że możemy coś komuś podarować, to jest super. No i każdy wędrowiec ma tutaj informację, jak postawimy konkretną kość, jakie będą różne wymiany, różne benefity, każdy ma coś innego. I to jest początek tak naprawdę rundy, czyli przychodzi sobie wędrowiec. Następnie każdy z graczy ma sobie rodzinne kości. W swoim kolorze, są one 2 i musimy po prostu nimi teraz rzucić. Więc sobie rzucamy, umieszczamy je. Ja cię nie mogę, jaki wynik. Ty zawsze masz 2 jedynki, po prostu, ja mam takie wrażenie. Czyli mamy rodzinne kości, te kości są z nami, one są w naszym domku i tak naprawdę te kości już nam trochę podpowiadają, co będziemy mogli zrobić. To są nasze pewniaki na rundę, czyli one już teraz się nie zmienią w trakcie tej rundy. Następnie musimy swoich 4 członków rodziny rozmieścić na planszy. No i może... I tu się zaczyna taki worker placement. Na planszy mamy różne pola, jak widzicie one są zaznaczone takimi okręgami. W te miejsca możemy postawić swojego członka swojej rodziny, swojego mipelka. I tak naprawdę to nie daje nam gwarancji, że to pole odpalimy. Tak. To jest jakby taki podwójny worker placement trochę, bo najpierw planujemy co zrobimy, czyli zostawiamy gdzieś mipelka, a potem dopiero będziemy mogli sprawdzić, czy będziemy mogli odpalić daną akcję. No i teraz tak. No to może odpalmy sobie po prostu, ja rozmieszczę sobie 4 mipelków na polach. Przy okazji będziemy też oczywiście omawiać, co się dzieje na danym polu. Wiecie, w ogóle też, żeby nie było na początku, powinien każdy otrzymać 3 karty przyjemnostek, 2 z nich wybrać. Powiedzmy, że już mamy teraz po 2 na ręce, bo jak tak naprawdę dzięki temu trochę bardziej możemy sobie jakby zaplanować, co potrzebujemy. No tak oczywiście bardzo, bardzo sprawnie. To ja chcę tu iść na pewno, tak jak rzuciłem okiem. Tu. I też tak randomowo pójdę. A ja nie idę randomowo. Ja a ja idę, bo ja chciałem pokazać naprawdę jakby każde pole, o co w ogóle chodzi. Ty musisz tu iść.
Dlaczego? No bo jak weźmiesz sobie tu monetę, to sobie później to wymienisz, to Mhm. będziesz miał pokazane. A ja sobie pójdę jeszcze tu po dwa jabłuszka. Dobra. I to była tak naprawdę akcja rozmieszczenie. I właśnie wiecie, to rozmieszczenie się bardzo kojarzy z Everdell. Bardzo. Natomiast... W sensie, no z każdą grą, gdzie jest worker placement, no to jest po No prostu ta tak, sama gdzie... mechanika jakby. No ale mi się bardziej kojarzy z Everdell, bo są Bo są takie przyjemne zwierzątka, zwierzątka. I no. generalnie to jest tak naprawdę tyle, tylko że właśnie w Everdell po prostu to, co tam jest, to po prostu zgarniamy, a tutaj dopiero teraz się będzie działo, bo będzie rzut kośćmi. Oj. I jeszcze coś, bo Everdell ma to do siebie, że na jednym polu może stać jedna osoba. Tutaj możemy stać ile chcemy. Na niektórych W może stać więcej ludzi. sensie wiecie, to, że my akurat rozstawiliśmy się tak, że każdy stoi w osobnym polu, to można na jednym polu może stać czterech graczy. No i też Ale tak ważne właśnie. jest, żeby po prostu jeden mipelek jednego koloru, nie, że Tak. postawię sobie dwa mipelki i po prostu zgarnę dwa razy więcej zasobów. No Właśnie, nie. gdybyśmy na przykład chcieli zgarnąć na przykład tu jak są drewna i pieczarki, to jakby to Piotr tu nie może stanąć dwoma ludzikami, aby zgarnąć to Dokładnie. razy dwa. Każdy musi stać na jednym polu, ale właśnie tak jak widzieliście, robimy to w tym samym czasie, więc sobie każdy rozmieszczeń jakby nie zgodnie z kolejnością tur, po prostu rozmieszczamy ludziki. I teraz kolejna faza, czyli rzut kośćmi wioski. Mamy cztery kości w białym kolorze, są neutralne. Tu jeszcze jest taka górka, w sumie nie wiem po co ona jest, no ale sobie jest. Może bardziej by nie wiem, podawać te kości, ciężko określić, bo teraz pierwszy gracz, który ma Robala oczywiście, on tymi kośćmi rzuca. Te kości, teraz na rozgrywkę, na jedną rundę to są te kości. Ja jako powiedzmy pierwszy gracz, teraz dokładam do tych kości moje kości rodzinne i mam taki zestaw sześciu kości. Dzięki tym kościom mogę teraz posprawdzać, czy ja mogę wykonać te akcje, które sobie zaplanowałem. Czyli, Sprytne. żeby iść tutaj potrzebuję jedynkę. Okej, mam ją, sobie tu ją umieszczam. Tu mamy łącznie 7 lub więcej. Od razu sobie patrzę, co ja innego potrzebuję. Tu bym potrzebował sobie coś większego. Powiedzmy, że sobie dam czwórkę. Tu na tym, jak jest symbol hashtaga, tu może być dowolna kość. No to w sumie wszystko mi wyjdzie. Nie, No nie, odwrotnie. W na sensie, tu odwrót. może być obojętnie Tak, jaka, a tu a może być tu. 7 bądź więcej. No i nawet została mi jedna kość. I to tyle. I teraz tak naprawdę, abym mógł wykonać akcję to, zgarniam ludziki i zgarniam rodzinne kości. Ta została, więc od razu ją sobie odkładam. No i po kolei. Mogę zrobić jak chcę. Czyli mogę pierwszy odpalić to, później tamto i tak dalej, ale tu możemy zrobić po kolei. Czyli kość wioski odkładam tutaj, nie przekręcając jej, bo drugi gracz będzie z niej również korzystał. Moją kość zgarniam do siebie, ludzika zgarniam do siebie i zgarniam monetę. I włóczkę to się Włóczkę. nazywa jakoś inaczej. Tutaj znowu, tutaj mam kamień i monetę. Więc jakby widzicie, teraz po prostu po kolei zbieramy te kości i odpalamy miejsca, które jakby mogliśmy poprzez dopasowanie kości. Nie zawsze tak jest, że się uda, bo wiadomo, to jest losowość duża i rzut kośćmi. My tylko znamy dwie kości, tak jak Marcin na początku powiedział, cztery są nieznane, więc to już albo nam się uda, albo nie. Dzięki temu polu mogę zgarnąć kartę przyjemnostek z tych, które leżą przede mną, bo Piotrek jest na polu, który idzie w ciemno. Dobra, no ja zgarnę cokolwiek. Przesuwam te karty. Aha. Ależ przesunął. Dbanek Przesuwam herbaty. na prawo, a tutaj dzięki tej kości mogę wymienić monetę maksymalnie dwa razy na książkę. Mam akurat dwie monety, więc zmieniam na dwie książki. I to tyle. Teraz Piotrek. Więc ja dokładam swoje kości tutaj, no i wykonuję swoje ruchy. Tu musi być jednak trójka. Tu muszą być te dwie jedynki. No tak mi wyjdzie. Pięć lub mniej, no to niestety tu mi wyjdzie tylko trójka. Od trójki jedną kartę zdobędę. No i tak naprawdę mam rozplanowane kości. Widzicie, to też trzeba jakby dostosować, która opcja i która akcja nam się będzie bardziej opłacała. Tutaj miałem mieć łącznie 5 lub mniej, mam 5, więc odkładam jedną kość tutaj, jedną do siebie i zdobywam surowce, które są przedstawione wyżej, czyli dwa drewienka i dwie pieczareczki. Tutaj dwie takie same kości powinny być, więc odkładam. Miałem dwie jedynki i zdobywam dwa jabłuszka. To się nachapię teraz surowców. Tutaj miała być trójka, więc zdobywam dwa kamienie. Mam trójkę dopasowaną, chciałem dwójkę, bo dobieram tutaj karty w ciemno. Jakbym dał jedynkę albo dwójkę, dobrałbym dwie karty. No dałem trójkę, bo niestety inaczej się tego nie udało ułożyć, więc dobieram jedną kartę w ciemno przyjemnostek i dokładam ją do swojego zestawu. Teraz po zakończeniu rundy mogliśmy kupować przyjemnostki, czyli jakby płacić koszt, który jest zapisany tutaj, do zasobów ogólnych, aby zagrać tę kartę sobie w swoim obszarze gry. Ja mogłem to zrobić, ale w sensie, bo
Byłem za bardzo pazerny na książki. Gdybym zostawił sobie jedną monetę, to bym zagrał planszówkę. Ale nie zrobię tego, bo nie mam monety. A ja nie zrobię sobie nic, bo nie mam No, w surowców. sensie generalnie w tej pierwszej rundzie oczywiście tak czasami ciężko jest z No tymi jakby dopasować, nie? przyjemnostkami. Chodźcie, liski chytruski do mnie I do tak domku. naprawdę to jest tyle. Jeżeli chodzi jeszcze o inne pola, z których nie korzystaliśmy, to jest pole tutaj targu. Z niego korzystamy w sumie najrzadziej. Bardzo To jest rzadko. pole wymiany, czyli możemy sobie też wymienić, jakby kłaść też dowolną kość i wymienić monetę na dowolny zasób, dwa takie same surowce na inny zasób, trzy równe surowce na monetę. I tu jeszcze jest warsztat, w którym będziemy mogli z automatu budować po prostu kartę usprawnień. Generalnie przyjemnostki możemy mieć na ręce. Po naszej rundzie musimy mieć trzy na ręce, bo możemy tu właśnie dzięki tym akcjom zgarnąć ich więcej. Gdybyśmy mieli mieć ich więcej, gdybyśmy ich nie zbudowali, musimy odrzucić. I my je właśnie budujemy po naszej akcji, jeżeli sobie nazgarniamy tych surowców. Jeżeli chodzi o kartę usprawnień, to jeżeli tutaj postawimy kość, również patrzymy, tu jest jakby od jedynki w górę, czyli na przykład, żeby zgarnąć tę kartę, potrzebuję położyć czwórkę bądź wyższą kostkę i od razu muszę zapłacić te surowce, które są po jej lewej stronie. I na tej karcie wtedy kładę swój domek, mamy cztery domki, więc możemy mieć tylko cztery karty usprawnień. I co w sumie tyle, przygotowujemy kolejną rundę, czyli odkrywamy Nowe karty karty. pola i łąki, przesuwamy koło na rzece o jedno w prawo, przychodzi nowy wędrowiec, aha, jeszcze zgarniamy karty przyjemnostki i kartę usprawnień, które wypadają, przesuwamy, dokładamy nową, przekazujemy znacznik pierwszego gracza i to tyle. I możemy grać dalej. Tylko jeszcze może powiedzmy o żetonach Plasterków, czyli plasterków. nauczki. Żetony Tak. nauczki. Jak wam powiedziałem już wcześniej, jak zresztą zauważyliście, pola odpalamy w momencie, kiedy dopasowujemy do nich kości. Jeżeli się wydarzy taka sytuacja, że gdzieś postawimy swojego mipelka, chociażby postawiłbym go tutaj i potrzebowałbym czwórki, i w całym tym rzucie, ani w moich kości rodzinnych, ani tych kości wioski nie wypadła czwórka, czyli nie mogę tu dopasować kości, to ten mój członek mojej rodzinki wróci do domu bez odpalania tego. Nic się nie dzieje w zasadzie, nie zdobywam surowców, ale zdobywam właśnie żeton nauczki. Nauczka Brzmi brzmi negatywnie. negatywnie trochę, jakby to były negatywne punkty, jakieś minusowe punkty na koniec rozgrywki, a tak naprawdę to jest żeton, który pozwala nam modyfikować wartość kości, zwiększając albo zmniejszając o jeden. Czyli w zależności, jak położymy sobie plusikiem, to tą kość, którą postawimy, będziemy mogli jakby zwiększyć o jeden, albo jeżeli minusikiem, to będziemy mogli ją zmniejszyć o jeden. Więc z jednej strony to jest niby złe, a z drugiej strony to jest niby dobre. No No wiadomo, tak. złe, bo tracimy jakby jeden ruch w rundzie, no bo nie zdobywamy surowców, które powinniśmy zdobyć. A tak naprawdę daje nam to możliwość gdzieś tam modyfikacji tych rzutów i wpływania na tą losowość, która no, w tej grze rzeczywiście jest całkiem I spora. też to właśnie tak naprawdę może być jakby zagranie taktyczne, bo generalnie Piotrek powiedział o tym, że my weźmiemy ten żeton nauczki, jeśli nie możemy wykonać akcji, ale też po prostu jeżeli nie chcemy jej wykonać, bo możemy stwierdzić, że a tu w sumie postawiłem, może mam jakąś inną taktykę i po prostu nie chcę wykonać, zgarniam mojego członka rodziny i zgarniam żeton nauczki, aby w przyszłej rundzie właśnie móc sobie bardziej pomodyfikować nasze kości. No i to w sumie tyle. No, na koniec oczywiście zwycięża gracz z największą liczbą punktów. Po drugiej stronie naszej planszetki jest taki tor punktacji i będziemy się przesuwać, będziemy zgarniać punkty za najwięcej oczywiście za nasze przyjemnostki. W lewym górnym rogu mamy ikonę serduszka. No i za każdą taką kartę będziemy zgarniać te punkty. Na każdej również karcie, no cóż, może tak, na większości kart mamy jeszcze dodatkowe punkty na dole karty i mamy jakieś punkty, jeżeli na przykład, nie wiemy, skarpetki występują w parze z łyżwami. Jeżeli na przykład tu jest flet chyba i mandolina, takie pary. Dodatkowo na przykład, nie wiem, jeżeli mamy na przykład planszówki i zabawki, albo jeszcze inne planszówki, to na przykład tak samo jeszcze mamy za usprawnienia mamy serduszka. Na usprawnieniach też mogą być dodatkowe jeszcze informacje, czyli na przykład dostajemy jeden punkt za każdy ubiór, który ma inny gracz, bo na tych kartach mamy takie symbole, jak symbol na przykład ciepła, mamy symbole właśnie jedzenia, symbole ubrań i tak dalej. No i zgarniamy jeszcze punkty za pozostałe surowce, zgarniamy oczywiście za monetę najwięcej, za książki też inaczej. Za nasze pozostałe surowce jeszcze inaczej i coś jeszcze. A i za te domki. No właśnie, tak, i za odkryte Za odkryte domki. domki. Tak, jeżeli tych domków się pozbywamy na naszej planszetce gracza, mamy jeszcze punkty, które będziemy odkrywać i to tyle. Dla mnie to jest bardzo przyjemna gra. Dla Piotrka chyba na początku była trochę za prosta, prawda? Takie miałem wrażenie, że Tak. jakoś mu się nie do końca chyba. W sensie wiecie, bo to jest po prostu wysyłanie, tutaj nic się nie dzieje między graczami. Tu każdy gra sobie sam.
Chyba, że ktoś ci gwiźnie przez przypadek kartę, na którą też się czaiłeś. To jest jedyna opcja, która może gdzieś tam wystąpić. Nie ma tutaj takich rzeczy. Ci wędrowcy też, tak jak Marcin powiedział, zazwyczaj są dla nas bardzo przychylni. Tak. Oni pozwalają przekazać coś innemu graczowi. Tym samym ty możesz coś zdobyć. Wiecie, to jest takie, naprawdę takie bardzo przyjemne, bo taki ten tytuł jest, takie przyjemne kombinowanie bez żadnej negatywnej interakcji. Po No prostu jest siadamy trochę sobie. negatywnej interakcji, też uważam. No, Ja wiem. to się nawet dla mnie negatywną interakcją jest to, jeżeli przychodzi jakiś wędrowiec i mówi o tym, że możesz zabrać sobie, nie wiem, symbol książki, zasobów ogólnych, jeżeli na koniec rundy komuś coś przekażesz. No i teraz możesz komuś coś przekazać, czego kompletnie nie potrzebuje. To też jest jakiś rodzaj negatywnej interakcji. No ale przekazujesz komuś, to może później w No przyszłości mu ja się to rozumiem, przyda, no ale to. bardziej my i tak właśnie Jakby graliśmy. było, że dostaniesz książkę, jak komuś coś ukradniesz. No No ale to to jakby tak, no wpływa już jasne. na to, że że odbiór tej gry nie będzie taki, jaki powinien Taki być. familijny. A w sensie my też byliśmy do siebie tacy mili, bo nawet to było takie, że nie wiem, było, a czego Czego potrzebujesz, a potrzebujesz, co to byś ci chciał na dam. przyszłość? I generalnie No. byśmy do siebie tacy mili, że aż. No ale to ten tytuł tak chyba wpływa na taką rozgrywkę, bo to jest takie wszystko kolorowe, takie cukierkowe w tej planszy. No nie, mi się grało w to bardzo fajnie. Nasza koleżanka, jak z nami zagrała właśnie pierwszy raz, to była zachwycona. I ja jestem bardzo, bardzo na tak. Tak, dokładnie ja też jestem na tak. Tyle, że, no tak jak już Marcin powiedział, no dla mnie ta gra jest prościutka. Po No prostu jest. prościutka. I jakby okej, podoba mi się, fajne są zależności, fajne, pięknie jest wykonana, piękne są te karty, w ogóle jakościowo jest bardzo dobra ta gra. Dostarcza to, co powinna dostarczyć, bo ona nie jest nastawiona na jakieś negatywne interakcje, na jakieś zależności, na skomplikowaną No jest to rozgrywkę. To nie familijna jest gra. duże, to nie jest też skomplikowane euro. Po prostu jakby wysyłamy sobie robotników, patrzymy na kości, duża losowość, zbieramy te kości, kupujemy karty. No wiecie, to jest takie przyjemne, przyjemne, No po prostu to jest przyjemne. tylko tak, na przykład właśnie w Everdellu, gdzie jest powiedzmy jakiś stopień negatywnej interakcji, bo nawet komuś specjalnie zajmiesz pole, żeby czegoś nie zgarnął, bo tak jak Piotrek powiedział, tutaj sobie stajemy wszyscy. Te pola są otwarte dla wszystkich. W Everdellu mamy większość jednak pól jednoosobowych, jest tylko kilka, także możemy stanąć więcej osób. Ale sam fakt, że tam, gdzie jest coś ciężej zdobyć, a tu w sumie zdobędziesz w większości to czego potrzebujesz, ale z drugiej strony tam nie ma tej losowości. A tu sobie coś zaplanujesz, potem ta kość nie wypadnie i jesteś we frustracji. Ja zazwyczaj jestem tak, nie? W sensie mi zazwyczaj wypadają Najmniejsze jedynki wartości to. albo dwie szóstki i zawsze nie jest to potrzebne. Ale z drugiej strony i tak z zestawu sześciu kości, no te 3/4 swoich pól zazwyczaj zajmiesz. Zazwyczaj ten jeden w sumie członek rodziny czegoś nie Nie zbierze, zgarnie. jeżeli się nie da, ale tak naprawdę jakby da się to tak wykombinować, żeby wpłynęło jeszcze dodatkowo ten modyfikator, czyli te żetony nauczki, które no jeszcze tym bardziej mogą gdzieś tam wpłynąć na tą modyfikację tych kości. Rzeczywiście da się w to fajnie gdzieś tam wpłynąć też na tą losowość, która w tej grze jest duża. Jeżeli nie lubicie losowości, no to rzeczywiście, no to tutaj jest jej całkiem sporo. No, ja jestem zachwycony też przede wszystkim klimatem, bo to, że sobie zwierzaczki zbierają coś na zimę i to jest wszystko A nie, no takie. to tego to nie można Tak, odmówić i tej to jest grze. wszystko takie spójne, wiecie, że naprawdę, no żeby zima była fajna, potrzebujemy jakieś przetwory, potrzebujemy właśnie kocyk, herbatkę, no planszówki Lampkę, muszą być, świeczkę. No tak. nie, no super, no to jest I akurat super. to jest świetne. No, ja jestem właśnie jakby tym zachwycony, całym klimatem. No to, jakie to pudełko nawet jest przepiękne, no nie wiem, no całe to jest takie, no super. No i myślę, że nawet jak każde dziecko zauważy taką grę gdzieś na półce sklepowej, to jest takie, mamo kup, mamo kup. Ale z drugiej strony, czy kupi? Gra po prostu wydawcy też się rozeszła bardzo szybko i my na początku chcieliśmy w ogóle mieć tę wersję, wiecie, z tymi drewnianymi znacznikami. Jak już pisaliśmy do wydawcy, to już po prostu tej gry nie było. Trochę szkoda, ale z drugiej strony. No nie wiem. Nie wiem, czy jest potrzeba wydawania większej ilości pieniędzy, aby te znaczniki były drewniane. Mi się one podobają, chociaż wiadomo, no jest to klimat, tak nawet taka taczka jest taka ładna drewniana i No sobie postawisz wiadomo, ją. wiadomo, nie jakby nie będziemy odmawiać tego, że gra w wersji deluxe jest My ładniejsza. mamy swój insert. Mamy swój insert jako skrzyneczkę na śrubki. Tak, a tak Tak. naprawdę no jakby podejrzewam, że wrażenia z rozgrywki są bardzo podobne. No ale my jesteśmy zadowoleni, bo nawet wykonanie tej gry, oprócz tego, że to nie jest wersja deluxe, to te mipelki są już takie z takim cieniowaniem, że nie są takie zwykłe, wiecie, że Że każdy naklejkę się jest przykleja, tylko że inny. też jest ładne cieniowanie, więc rzeczywiście gra jest wykonana super. Warto jeszcze zaznaczyć, że ona jest do 5 osób.
Więc można grać w piątkę, to też jest fajne, że nie trzeba dokupować dodatku, żeby grać sobie w pięć osób na przykład. Chociaż pięć osób wydaje mi się, że już to może być trochę długie. Szczerze nie graliśmy. Nawet z tych kart pewnie potem. O, i tam może by była taka trochę negatywna interakcja. No trochę kart będzie szybciej Bo schodzić, tak? kart będzie schodzić, ktoś może chcieć zbierać to samo, bo karty się jakby powtarzają. Na przykład są, nie wiem, dwa flety na przykład, no ale są dwa. Chyba. Może jest więcej, nie wiem, ale my tak widzieliśmy chyba tak po dwie karty, mam wrażenie, każdego rodzaju. Nie będę zmyślał, więc Tak, nie nie potwierdzam. będziemy zmyślać, ale no tych na przykład jest też więcej. Ja w ogóle się przyznam, że grałem w to sam. Tak. Ja grałem solo w rozgrywkę, rozumiecie to? To był hit. Bo Piotr nie chciał ze mną zagrać. To w ogóle było bezczelne. Bo to było po tym, co było? Nie To wiem. było po świętach, ja się źle czułem. Tak, ale ja zagrałem w to sam i tutaj w ogóle jest, że sobie układasz taką frazę w zależności od tego, czego masz najwięcej, czy na przykład masz najwięcej ubioru, ile masz przyjemnostek, ile masz usprawnień, jaki był końcowy wynik punktów. No i na przykład może wyjść takie zdanie, że Milusio przygotowany zwierz z lasu. Trochę to zdanie nie ma sensu, ale takie można układać sobie zdanie. Zgniosłeś rzeźko zaopatrzony Obywatel? obywatel z klonowej doliny, chyba Może coś w tym powiedziałeś. stylu. No, Jakoś tak. ale można to grać samemu. No, tak jak powiedziałem już kiedyś, no nie ma frajdy z rozgrywki solo. No Ale ale co, ja. bawiłeś się dobrze. No, ale jednak jak ta gra w samemu i po prostu, nie wiem. Nawet nikt nie patrzy, jak ci dobrze idzie. Bez sensu. No. No. No coś w Dobra, tym jest. tyle od nas. Bardzo dziękujemy Lukrum za egzemplarz do recenzji. Mowa gdzieś na planszy, jeszcze się znajdzie Wydaje tę mi się, że grę. jeszcze są gdzieś. Bo W jakichś gdzieś sklepach są, na w tej pewno jeszcze wersji są. oczywiście zwykłe jeszcze gdzieś są, więc szukajcie, my oczywiście podlinkujemy. I do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Trzymajcie Trzymajcie się, się. cześć. Hej!